czas. Człowiek, stojąc wobec tej tajemnicy, od zawsze miał świadomość, że nikt nie pozna jednoznacznej odpowiedzi. My spróbujemy opowiedzieć o czasie. I czas na każdą sprawę pod niebem. Jest czas rodzenia. I czas umierania. Czas burzenia. I budowania. Jest czas na płacz. I czas na śmiech. Czas na żałobę. I czas na tańce. Jest czas szukania. I czas gubienia. Czas milczenia. I czas mówienia. Jest czas miłości. I nienawiści. Czymże jest więc czas? Jeżeli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeżeli chcę to wytłumaczyć komuś, kto o to pyta, już nie wiem. Nie byłoby czasu przyszłego, a gdyby niczego nie było, nie byłoby czasu teraźniejszego. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że... Nad wodą olsztyna, czerwona, zmarzła, moknie. Mijam, mijasz, mijam, a zawsze tak samotnie. Minąłeś, minęłam, już nas nie ma, a ten szum wyżej to wiatr. On tak będzie jeszcze wieczność wiał. Nad nami, nad wodą, nad ziemią. Czas jest przed nami i poza nami. Przy nas go nie ma. Czas jest zawsze aktualny. Nie za bardzo wiadomo, jakże to się dzieje, że czas wtedy przychodzi, gdy go wcale nie ma. I w sam raz tyle tylko, ile go potrzeba nawet we śnie, gdy ciało podobne do duszy. Kto ma czasu za dużo, wszystko czyni gorzej. Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz. Nie mając nawet ani jednej chwili na spotkanie, list, spowiedź, na obmycie rany, na smutku telefonie długie pół minuty, na żal niespokojny i na rozeznanie, że dobrzy są mniej dobrzy, a źli trochę lepsi. Bo w życiu jest tylko morał niemoralny. W ciepłe babie lato kości grzał. Innym razem las wygosił, spadał ostrze z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Pogody zaplącze drogi, pomyli.
trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Coraz intensywniej przeżywa czas. Jego oczy wlepione są we wskazówki zegarów, stoperów, szybkościomierzy. Pochłonięci są tym wynalazcy, sportowcy, konstruktorzy. Jesteśmy niewolnikami zegara, więźniami kalendarza. Właśnie dlatego, że życie zawsze wydaje się nam za krótkie, zadajemy sobie pytanie. Ile nam dano czasu i jak wobec tego żyć? Żyjemy w ciągłym pośpiechu, dlatego często pojmujemy swoje życie jako wyścig. Wyścig z innymi ludźmi, wyścig z czasem. Czas mój, czas twój, a może i nasz. Czas biegnie uliczkami prostymi, krętymi. Omija kałuże szczęścia i goryczy. Czekamy na czas, który goni nieustannie nas. Wylicza sekundy, minuty, godziny. Biegnie i biegnie, dogonić się nie może. Prysła iskierka nadziei. Stop. Stoi czas. Trzymać zegar bez litości. Niech opamięta się minuty, niech odetchnie, niech odpocznie. Wahadło z mosiądzu od rany. Thank you.
naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Czy jest jeszcze czas? Czas dla człowieka i świata? Wszędzie wypatrujemy znaków, ale nie wiemy, co oznaczają. Czy mam? Cały zespół został, ale poproszę chociaż panią Anetę tutaj do siebie na środek. Pan Stasiu jeszcze, tak? Ja jestem pod wielkim wrażeniem i pan Anetę Dąbrowska jeszcze. Tutaj, to panią nie zapraszamy tutaj do nas. Ja zacznę od pani Anety. Trochę uchylę rąbka tajemnicy wtedy, kiedy dyrektor taki Cwaniak przychodzi i mówi, że pan, proszę panią, trzeba zrobić przedstawienie takie i takie i ma pani... I pani Aneta w tym momencie mówi, panie dyrektorze, dlaczego tak mało czasu? A dzisiaj tyle czasu było poświęcone problemowi czasu, że chyba na egzamin zdała pani Aneta wraz z całą grupą nauczycieli uczniami wzorowe. Ja przepraszam za zawsze niewiele czasu, ale pokazaliście kolejny raz, że uczniowie gimnazjum to niekoniecznie muszą być słynni z tabloidów takich, że gimnazjum to najgorszy wiek i wy rozrabiacie i bądźcie żywym tego przykładem, że można na was stawiać, że osiągacie tylko wtedy, kiedy macie dobrych nauczycieli, którzy wyznaczają kierunki i takie przedstawienie jak dzisiaj, to mogę wam powiedzieć, że zabieram was w jeden duży autobus i jeździmy po Polsce i robimy furorę.